Johnson. Sush. Thank you.
kiedyś tu pracowała. W telewizji mówili, że Arasaka pracuje nad wszczepem nieśmiertelności. Zwykłe kłamstwo dla usprawiedliwienia ich nieludzkiej natury!
Jej źródło nie tkwi bowiem w technologii, ale w nieumarłej krwi! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alfa Centauri! To ich krew wypił przed laty Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Gary, nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców! Może teraz dokończę, okej? Nie masz żadnych wszczepów? Wiesz, że to działa jak antyreklama, nie? Mam wyrobioną renomę. Klienci nie narzekają. Ale dlaczego? Dobre Kiroshi z opcją powiększenia obrazu ułatwiłoby ci pracę. Na pewno. Przynajmniej do czasu, gdy wreszcie trzepnie nas wielki rozbłysk słoneczny. Magnesowana plazma dotrze do ziemi i koniec. Wysiądzie cała elektronika, ze szczepami włącznie. Co mi po dobrym Kiroshi, skoro prędzej czy później oślepnę? Skoro masz taką paranoję, to czemu instalujesz w szczepie innym? Bo lubię tę robotę, a i tak nikogo nie przekonam, że mam rację. Rzucisz okiem na moje wszczepy? Jasne. Zapraszam. Thank you.
Tu Vi. Podobno masz dla mnie robotę. Ano mam. Kierowcę potrzebuję. Aha, a do czego? No wiesz, takie tam. Muszę pozałatwiać parę spraw. Odwiedzić kilku starych znajomych. Słuchaj, nie lubię sobie strzępić języka, więc przejdźmy do rzeczy. Słyszałem, że jesteś najlepszy w mieście. A ja lubię pracować z najlepszymi. I wiem, ile kosztują ich usługi. Nie będę teraz opowiadał co i jak, bo jeśli mówią o tobie prawdę, to sobie poradzisz w każdych warunkach. Załatwmy sprawę szybko. Wchodzisz w to, czy się peniasz? Okej, działamy. Widzimy się przy wejściu na rynek w Japantown. Zatrąb kilka razy, to podejdę. Nara. Pytanie. Masz coś na twarzy. Aha, granat. A można wiedzieć czemu? Czy miałeś wypadek przy żonglowaniu? Nieładnie. Wyjeżdżasz z osobistymi pytaniami, a sam nawet się nie przedstawiłeś. Ty jesteś Vi? Tak, to ja. Znakomicie. To jedziemy. Gdzie? Do Little China. Chodzi za mną kurczak Kung Pao z ekstra papryczką. Nie przeszkadza ci to? Co? Granat. Wiesz, ten na twarzy. Gdzie
musicie się przyzwyczaić. Tylko muszę uważać, jak głupie w nosie, żeby nie wyciągnąć zawleczki. Ładnie tu u was. Dużo się zmieniło. Skąd jesteś? Z Brazylii. Wiesz, to w południowej... Wiem, gdzie jest Brazylia. Z wami, Amerykanami, nigdy nic nie wiadomo. Jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie i nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Można tak powiedzieć. Też miałeś granat? To nie jest dobry moment na szartywie. Kurwa, w dupę, dupki! Lecz nie wiedzą. Który dupek następny? No który? W rzeczywistości zwiecie. Ciał? Czymże są mieszkańcy sieci? Jesteśmy na miejscu. Czekaj tu na mnie i nie wyłączaj silnika. Rozumiem. Bierzesz żarcie na wynos. Można tak powiedzieć. Granat? To nie jest...
dobry moment na szartywi. Chuj za dupę, dupki! Pocałuj mnie w nos! Lecz nie wiedzą, że to, co oni nazywają cyberprzestrzenią, w rzeczywistości zwie się... Nieźle było, co? Byłoby jeszcze lepiej, gdybyś od razu mi powiedział, co zamierzasz. Ach, prawdę mówili. Dobry jesteś. Zajebiście dobry. Ale humoru za grosz. No, tu nasze drogi się rozchodzą. Powodzenia, Wi. I wyluzuj trochę. Powiesz w końcu, o co chodzi z tym granatem? A, to... Brat mi urwał nos szczypcami w trakcie sprzeczki. Wesoła rodzinka. Ta, mało powiedziane. No i ten mogłem sobie wstawić w szczep, ale to bardziej współgra z moim charakterem. Aha. No, a poza tym łatwo zagadać laski w barze. Hej mała, nie wodź mnie za nos. I co? Działa? Nie bardzo. No dobra, a co z moją zapłatą? A co ma być? Dostaniesz! Jak mówiłem, najlepsi swoje kosztują. Trzymaj się, Wi. I ten, nos do góry. Że to, co oni nazywają cyberprzestrzenią, w rzeczywistości zmieni się.